Witam się z Wami w środę po świętach. Jem sobie placki. Zaczynam czytać Królestwo Słodyczy i Rozkoszy. Jest to książka tylko i wyłącznie dla dorosłych czytelników i czytelniczek, więc czuję, że będzie grubo. Chodzi o pikanterię, jest to hot level 5/5. Wczoraj zaczęłam sobie czytać, nie czytać, tylko malować po numerkach obraz, który dostałam od męża 2 lata temu i tak mnie naszło na ten malowanie po numerkach i zaczęłam. Szkoda tylko, że właśnie jest to samo płótno bez ramki, w sensie dokupiłam sobie te ramki, idą do mnie, bo jakby to nie jest tak naciągnięte i się czasem roluje, w sensie dobrze się maluje, ale i tak wolałabym, żeby te ramki już były. Jest to obraz Renifera. Ja maluję i powiem Wam, że na razie mi idzie to opornie, w sensie nie widać efektów i momentami mnie tak drażni to, że te pędzelki niektóre nie są dostosowane do tych naprawdę maciupeńkich pól. No ale zobaczymy, jak to finalnie będzie. Na razie nie jestem zadowolona, bo czasami wychodzę poza linię i to mnie denerwuje, bo ja tak strasznie nie lubię, jak coś nie jest estetyczne, jeśli chodzi o malowanie czy rysowanie. W sensie jak ja to coś robię i jak ja wychodzę poza linię, to mnie to irytuje mocno. No ale zaczęłam i też sobie wczoraj zamówiłam właśnie też drugi obraz, malowanie po numerkach, ale już z ramkami, jeśli chodzi o płótno. I dzisiaj sobie znalazłam miejsce idealne do malowania pod oknem. Świeci tam słońce, jest jasno. Pokażę Wam o tam. Właśnie tam sobie maluję. I co? Jeśli chodzi o prezenty świąteczne, no to dostałam od mojego męża kubek kwiatu jabłoni i bluzę kwiatu jabłoni, czyli tutaj taki beżowa bluza i pokaz slajdów, czyli najnowszy merch, jeśli chodzi o ich płytę. Dostałam też od taty stanik sportowy, bo mam myślę zacząć od stycznia chodzić na siłownię, ale takie grupowe zajęcia. I też dostałam uroczy termoforek z owieczką, pokażę Wam w sumie, bo naprawdę jest mega, mega uroczy. Moja siostra ma pingwinka. Mi się strasznie podobał i Mikołaj przyniósł mi termoforek owieczki, także okres już mi nie będzie straszny, a mnie naprawdę okres bardzo boli, ale to też jest związane z endometriozą. No i pokazywałam Wam wcześniej na wstawce, co będę czytała, więc teraz czytam Słodycze, Królestwo Słodyczy i Rozkoszy, a później zabieram się za literaturę dziecięcą, co robią uczucia i Niedźwiadek i Ptaszek. Pierwsza część, bo kolejna wyjdzie już niedługo, nakładem wydawnictwa Zielona Sowa. I tyle na razie. Więc czytam Królestwo Słodyczy i Rozkoszy. Mam nadzieję, że to będzie dobra historia, a później się wymyśli, w sensie będę czytała te dwie pozycje dziecięce, no i później zobaczymy. Mamy piąteczek, jest godzina 12:50, piję sobie kawusie w tym moim pięknym nowym kubku z kwiat jabłoni. Tutaj w środku jest od nowa, a na samym dnie jest było minęło. Tutaj maluję sobie po numerkach, w sensie teraz robię przerwę, bo będę czytać. I na początek Królestwo Słodyczy i Rozkoszy. Daję tej książce 3,5 gwiazdek na 5. Przeczytałam tą książkę w 2 dni, dosłownie w 24 godziny i naprawdę szalenie dobrze mi się czytało. Jest to retelling, bardzo pikantny retelling Dziadka do Orzechów. Mamy dwie dziewczyny, dwie siostry, Luizy i Klary, które
No pewnego dnia za sprawą swojego ojca chrzestnego, swojego wujka, który okazuje się łowcą fae, czyli postaci z krainy Ferie. I no właśnie te dziewczyny odkrywają, że no z tym wujkiem jest coś mocno nie tak. No i one trafiają do tej krainy za sprawą dziadka do orzechów, bo Luisa pewnej nocy orientuje się za sprawą swojej krwi, że ta figurka dziadka do orzechów nie jest lalką, a po prostu człowiekiem, a raczej postacią z tej krainy, zaklętą w figurki. I ich wujek po prostu ma całą chatę tych figurek, czyli ludzi zaklętych w figurki, i trafiają do tej krainy. I tam dzieją się naprawdę bardzo pikantne rzeczy. Czytałam tę historię z wypiekami na twarzy, jeśli były te sceny, więc jest to książka mocno dla osób dorosłych, 18+, tylko i wyłącznie, a nawet starszych, w sensie, bo myślę, że 18 lat to jest taki umowny wiek, że to jest osoba dorosła, a niekoniecznie jest dorosła tak wewnętrznie i może sięgać po takie książki, ale to też w sumie nie mnie oceniać, kto jest dojrzały, kto nie, ale ja zaznaczam, że jest to książka dla osób dorosłych. Mamy tutaj bardzo piękną krainę, taką cukierkową, bardzo pastelową. Naprawdę to bardzo mocno działa na wyobraźnię. Są tutaj, dzieją się tam takie rzeczy nie tylko pikantne, ale też straszne. Chodzi o to, że mamy tutaj potwory, mamy przemoc, mamy taką... mamy sceny związane z... aktami seksualnymi w miejscu publicznym. Do mnie, a tak jak mówię, no 3,5 gwiazdek na 5. Niezwykle dobrze mi się tą książkę czytało. Czytałam ją na czytniku i naprawdę nie mogłam się od tej książki totalnie oderwać. Wiem, że w styczniu wychodzi druga część, jeśli chodzi o te retellingi. Ciekawa jestem, jakim retellingiem będzie druga część. No i teraz zaczynam sobie książkę Anny Szafrańskiej, Przeklinam nas. Jest to młodzieżówka, która zbiera różne opinie. Są dobre, są złe, ale ja liczę na coś dobrego. To jest książka dla młodzieży, ale podobno są tutaj takie momenty, które niekoniecznie trafią do młodszego, które powinny trafić do młodszego czytelnika. Ja przeczytam i wam dam znać. Mamy tutaj Biankę, która przeprowadza się wraz z rodziną do małej miejscowości w St. Louis. Wkrótce ma zacząć naukę w nowej szkole. Zachowuje się jak córka idealna i za taką chce uchodzić do czasu, aż uda jej się odnaleźć człowieka, który skrzywdził jej najbliższych. Alan jest synem lokalnego biznesmena i ulubieńcem nauczycieli. Kroszują go wszystkie dziewczyny w szkole. Przypadkowe spotkanie Alana i Bianki wywołuje lawinę zdarzeń. Chłopak zafascynowany dziewczyną jest gotowy poświęcić dla niej wszystko. I wszystkich. Zemsta, jak miłość, odbiera rozum. A gdy zaczną się ze sobą przeplatać, można spodziewać się jednego niemożliwego. Okładka... Powiem szczerze, że wskazuje na coś zupełnie innego, co jest w opisie, ale zobaczymy jak z wnętrzem. No i też sobie będę czytała na weekendzie Niedźwiadek i Ptaszek, Kocyk i inne historie. Ja jestem po prostu zauroczona tymi ilustracjami w środku. Mamy piątek, ja wstałam o 10, ale sobie tak z godziny jeszcze leżałam w łóżku. Nagrałam 24 książki na rok 2024. Już ten film śmiga na kanale od niedzieli. Chwilę pomalowałam. Teraz zabieram się za Przeklinam nas i kończenie kawki. Thank you.
Mamy wtorek, drugi dzień stycznia. Ja wróciłam z pracy i z Empiku, bo byłam w galerii odebrać swoje jedno zamówienie z dwóch. Ale to, a w sumie pokażę wam od razu. Zamówiłam sobie ostatnio 6 książek z Empiku. To pierwsze zamówienie to te dwa tytuły. Pierwszy z nich to Listy do utraconej. Podobno jest to jeden z lepszych romansów, jakie są na polskim rynku wydawniczym. I drugi tytuł to reportaż Chłopki, opowieść o naszych babkach. Nie sądziłam, że ona jest tak gruba. Ile ma stron? A nawet nie, po prostu tak się tak wydaje. Ma stron 470 plus strony z przypisami. Więc jestem jej szalenie ciekawa. Widziałam, że Nicola, doktor Book, czytała, się wzruszała, więc jestem ciekawa, jak ja ten reportaż odbiorę. Co do książek, no to skończyłam czytać Przeklinam nas. Dałam tej książce 4 gwiazdki na 5. Uważam, że jest to naprawdę dobra młodzieżówka, ale dla osób 16+. Mamy tutaj wątki, wątek rodzinny, wątek przede wszystkim mafijny, wątek przemocowy, wątek romantyczny. Mamy tutaj dziewczynę, która... No, jak miała 8 lat albo 10, no na własne oczy widziała, jak pewien człowiek zamordował jej matkę z zimną krwią i to wszystko odbija się na jej przyszłości i niezwykle dobrze czytało mi się historię tej dziewczyny, historię Blanki z tak dobrym portretem psychologicznym. Naprawdę, ona w tym swoim zachowaniu, w tej zaburzonej osobowości była szczera, była wiarygodna. Ja jej po prostu wierzyłam w to wszystko. Wiedziałam, dlaczego ona tak, a nie inaczej się zachowuje. Fundamentem w sumie tej też historii jest zemsta. Całe życie Blanki jest postawione na tej zemście. Ona chce się zemścić na tym człowieku, który odebrał jej najważniejszą osobę w życiu. I no... Musicie to przeczytać, żeby zobaczyć, jak świetnie zostało poprowadzone życie Blanki. W sensie nie świetnie, bo to też nie jest w jakimś znaczeniu pozytywnym. Natomiast naprawdę ja uwierzyłam po prostu w zachowanie Blanki. To zachowanie miało swoje przyczyny i miało też skutki. Naprawdę, no rewelacja. Naprawdę szacunek dla autorki, że tak skonstruowała postać głównej bohaterki. Mam ten wątek romantyczny i ten wątek mafijny, też rodzinny, tak jak powiedziałam, też przemocowy. Tutaj są naprawdę takie emocjonalne dość sceny i takie bardzo obrazowe, więc uważam, że jest to historia dla osób 16+. I ta okładka jest taka troszkę niewinna i też po skończeniu zrozumiecie, o co chodzi w tym, jakby w tej nocy i w tym dniu. To chodzi o osobowość Blanki, ale naprawdę 4 gwiazdki na 5. No i ja wczoraj weszłam w nowy rok z tym cudeńkiem, czyli Co robią uczucia. Dałam tej książce 5 gwiazdek na 5. Jest to pierwsza piąteczka w roku 2024. Przepiękna historia dla osób dorosłych i też przede wszystkim dla dzieciaków. Jest idealną furtką do rozmów ze swoimi pociechami na temat uczuć. I tutaj są przepiękne ilustracje, przepiękne. Mam kolejną część. Jeśli chodzi o te uczucia, gdzie ta książka jest w ogóle? O tam, Co lubią uczucia, ja mam tutaj Co robią, ale no przepiękne i można, jakby każda strona to dosłownie maksymalnie dwie linijki tekstu, ale z tymi rysunkami ta książka sprawia, że po prostu sami nad sobą się zastanawiamy, nad swoimi własnymi uczuciami. No rewelacja, no 5 gwiazdek na 5 i w ogóle uwielbiam książeczki dla dzieciaków od wydawnictwa na Dwie Siostry. Także, także co? Rok 2023 zamknęłam z 84 historiami na koncie i moim celem w ogóle na tamten rok było przeczytać 60 książek i taki sam cel ustawiam sobie na ten rok 2024. Mam nadzieję, że będzie owocny i też będę starała się częściej robić DNF-y, bo znam swój gust czytelniczy, ale czasami po prostu, mimo tego, że książka mi się nie podoba, to i tak dalej w nią brnę, a przez to wpadam w takie zastoje czytelnicze i po prostu ciężej mi się na historiach skupić. Ale
ale mam nadzieję, że w tym roku będzie dobrze. Czytam sobie teraz dziś zanucę Ci kolędę. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze w tym vlogu Wam o niej opowiedzieć, ale powiem Wam, że ta książka jest niezwykle emocjonalna i rozdziera serducho. Gdzie ta książka jest? O, tutaj. Może się przybliżę, żeby Wam pokazać. Książka Dziś zanucę Ci kolędę Joanny Szafrańskiej. Mamy tutaj historię Hani, dziewczyny, kobiety w sumie, która jakby została trochę zmuszona do tego, żeby kolędować z innymi rodzicami dzieci. I mamy też po drugiej stronie Marcinka, chłopca, którego matka tak strasznie źle traktuje. Jakby ona skupia się na jego młodszym braciszku Jacusiu, a ten Marcinek jest tak po prostu walnięty w kąt i mnie po prostu, mnie to rozdziera serducho i miałam ochotę po prostu potrząsnąć tą matką. I ciekawa jestem, jak potoczą się dalsze losy zarówno Hanki, jak i tego Marcinka, czy w jego domu będzie lepiej. Mega mnie to poruszyło, ale czytam dalej, czytam sobie na czytniku i myślę, że to będzie też jedna z piękniejszych książek świątecznych, jakie czytałam. Więc to tyle ode mnie. Ja uciekam kończyć kawę, bo sobie kupiłam w Koście, byłam w galerii, wtedy w Empiku i wzięłam sobie na wynos kawę z Kosty z syropem karmelowym. Muszę ją teraz dokończyć i w sumie usiądę sobie teraz do Dziś zanucę Ci kolędę, żeby sobie poczytać, a później czeka mnie wizyta kontrolna u ginekolożki, także tym akcentem mam nadzieję, że przypomnę Wam o tym, żebyście się badali regularnie, bo to jest cholernie ważne, naprawdę zdrowie jest najważniejsze w życiu, bo bez niego to kiepsko. Więc dzisiaj idę na wizytę kontrolną, a jutro wybieram się do fryzjera. Także tyle na ten moment, uciekam kończyć kawę. Mamy piątek, jest godzina 15:02, tak skróciłam włosy, gdybyście się zastanawiali. Skończyłam czytać sobie Dziś zanucę Ci kolędę. Okazało się, że ta książka ma 50 stron mniej, dlatego że ostatnie 50 stron to jest jakieś takie opowiadanie do pewnej serii. Natomiast ja tamtej książki nie czytałam, więc odpuściłam sobie po prostu to opowiadanie. Natomiast ta książka mnie po prostu zachwyciła. Główną bohaterką, owszem, jest Hania, która zaczyna kolędować z rodzicami dzieciaków ze szkoły. I jej rozdziały przeplatają się z historiami innych osób. Osób, do których właśnie kolędnicy wędrują. I są to historie, które wywołują naprawdę szereg różnych emocji. Od radości, jakiejś takiej zadumy, skończywszy na naprawdę mocnym zdenerwowaniu i wkurzeniu. I praktycznie się, ja praktycznie ryczałam na przedostatniej historii Magdy, kobiety, która była ofiarą przemocy ze strony swojego męża i ta przemoc i jakby relacja tego Kamila i Magdy została tak opisana, że po prostu mi to tak ściskało serce, że aż mąż się pytał, co mi się dzieje, czy będę płakać i tak dalej, bo miałam taką minę. Naprawdę ta książka jest tak melancholijna, a jednocześnie wołująca szereg przeróżnych emocji. Ode mnie to jest 4,5 gwiazdki na 5. Jest to jedna z lepszych świątecznych historii. To nie jest taka książka stricte świąteczna, bo akcja rozgrywa się po świętach Bożego Narodzenia i trwa do
Święta Trzech Króli. Później mamy epilog też po Święcie Trzech Króli. Też mamy tam kontynuację kilka dni po Święcie Trzech Króli, ale naprawdę rewelacja, rewelacja. Bardzo mi się podobała pióro Joanny Szarańskiej. Nigdy nie czytałam żadnych książek tej autorki, ale muszę to koniecznie zmienić. To było moje pierwsze spotkanie z autorką i absolutnie nie żałuję. Czasami ta melancholia wkrada się też do nas. Chodzi mi o to, że czytając czujemy się tacy rozwleczeni i może tak nie chcemy dalej tych historii kontynuować, ale jednocześnie dane momenty są tak po prostu przesycone emocjami, że nie jesteśmy w stanie po prostu się od tego oderwać. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, ale musicie koniecznie się z tą historią zapoznać, jeśli szukacie nieckliwych historyjek, nieinfantylnych, nieprzesłodzonych, to jest tak życiowe, to jest tak dobre, naprawdę rewelacja, rewelacja. I cieszę się, że akurat czytałam ją w takim samym momencie, w jakim ja jestem i są bohaterowie, chodzi mi o ten okres poświąteczny, naprawdę mega dobre. Teraz aktualnie sobie tutaj maluję po numerkach, kończę obraz. Wczoraj też założyłam tą ramkę, bo ten obraz był bez ramki, ale ją sobie założyłam. W sensie, czy to udolnie zrobiłam, czy nie, to nie wiem. Ale jest ramka, maluję sobie i powoli zaczyna to wyglądać. I żałuję, że od początku nie malowałam jednym pędzelkiem, takim cieniutkim, który jest rewelacyjny i fajnie wtedy kryje te pola. Ale i tak później może jakoś uda mi się niektóre fragmenty poprawić. Chociaż właśnie to mnie denerwuje, że przy tych jasnych kolorach jest mniej farb niż przy tych ciemniejszych, które bardzo dobrze kryją, no ale nieważne. I przy malowaniu słucham sobie oczywiście Kryminatorium. Jestem na sprawy Marii Zajdel, która zabiła swoją córkę. Jest to odcinek 102. I to Polska, w sensie polska historia kryminalna. I też byłam dzisiaj w galerii, w sensie byłam sobie złożyć wniosek o paszport, o zmianę, bo miałam zmianę nazwiska i musiałam wyrobić nowy paszport. No i później pojechałam do galerii i do Empiku i kupiłam, w sensie nie kupiłam, tylko kupiłam, ale odebierałam zamówienie z Empiku. Są to 4 książki z ramienia literatury dziecięcej. Te książki polecały dziewczyny przy okazji maratonu Maraton z literaturą dziecięcą, czyli Ola Książkowa Frik, Nicola Doktor Book i Karola Kombuk. I pierwsza książka to Księga Potworów. Widzę, że tutaj właśnie Ola Książkowa Frik ma patronat. Przepięknie wydana książka, przepięknie. Mamy tutaj potwory, w sensie różne, przeróżne potwory. Może za chwileczkę otworzę na kimś konkretnym. Zobaczcie, naprawdę bardzo ładne ilustracje i ta okładka też naprawdę kusi. Jest to wydawnictwo Dwukropek. Kolejna pozycja to Swiftowie, Zagadka, Zamęt, Zbrodnia. Tutaj mamy patronacik. Zobaczymy kogo. A, czy tutaj są patroni? Nie wiem. Nie wiem, ale Nicola i Ola bardzo tę książkę polecały. Jest to znak emotikon, czyli książki dla dzieciaków. Kolejna książka, w sensie te dwie ostatnie to wydawnictwo Świetlik, czyli imprint wydawnictwa kobiecego. To jest Świetlik, wydaje książki dla dzieciaków. Mamy tutaj Eveline Jones i Duch z Malmout. Słyszałam świetne opinie na temat tej pozycji. Momentami naprawdę się ludzie bali, ale też są tutaj ilustracje. Kocham tak wydane pozycje, które mają w sobie ilustracje. I ostatnia książka to Zaklinaczka Burz. Też pięknie wydanie, tutaj taka wklejka. I chyba tutaj też jest twarda oprawa. I w środku są takie przy rozdziałach oprawy graficzne. Także tak prezentuje się moje dziecięce zamówienie z Empiku. Bardzo się z niego cieszę i mam nadzieję, że niedługo zacznę którąś z tych książek czytać. To będzie tyle, jeśli chodzi o tego vloga. Dajcie mi koniecznie znać, czy po którąś z tych książek omawianych przeze mnie w tym vlogu czytaliście. Właśnie nie zdążyłam tylko przeczytać Ptaszka i Niedźwiedzia, ale obiecuję w kolejnym vlogu wam o niej opowiedzieć. Natomiast w tym roku już mam dwie książki na koncie, czyli Dziś Zonto Ci Kolędę i
co robią uczucia przepiękna, przepiękna pozycja dla dorosłych i dla dzieciaków. Widzę, że w tym miejscu tak nie do końca się to wyostrza, ten obraz, przez to, że tu jest okno i aparat wariuje. Niemniej jednak początek roku, początkiem roku, jeśli chodzi o moją wizytę u ginekologa, no to wszystko jest dobrze, ale polecam Wam naprawdę badać się regularnie. Zapiszcie się proszę na wizytę, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, jeśli macie tam jakieś podstawowe badania, to naprawdę dbajcie o siebie, bo to jest cholernie ważne. To będzie tyle. Dzięki Wam bardzo, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych filmach. Planuję nagrać filmy z książkami z danych gatunków, które chcę przeczytać i też moje własne polecenia książek z różnych gatunków. Już takie filmy na moim kanale były, natomiast no, cały czas dochodzą nowe książki, które mi się mega podobają z danych gatunków, więc nagram taki film. Też gdzieś końcem stycznia pojawi się book haul styczniowy i to chyba tyle. I też oczywiście będą pojawiać się sukcesywnie vlogi, tak jak zawsze. Dzięki bardzo jeszcze raz. Widzimy się w kolejnych filmach.